przykłady Pisma Świętego opisujące święte niewiasty, które były posłuszne Słowu Bożemu. Po pierwsze, chciałbym tu przedstawić przykłady sfer, których Słowo Boże nie przewidziało dla kobiety. Z wielu fragmentów Słowa Bożego możemy przekonać się, że rola kobiety w Kościele nie ma charakteru publicznej służby, lecz polega na dostrzeżeniu wielu różnorodnych zadań w prywatnej sferze, które może wiernie wykonywać dla swego Pana i Zbawiciela. Przyjrzymy się, mam nadzieję, różnym urzędom i stanowiskom, których Bóg w swej mądrości i nieomylności nie przewidział dla kobiety. Wszystkie z 66 ksiąg Biblii były napisane przez mężczyzn. Ani jedna kobieta nie została wybrana przez Boga do napisania jakiejś części pisma. Żadna niewiasta z plemienia Lewiego nie została mianowana do służby kapłańskiej w przybytku pańskim czy świątyni w czasach Starego Testamentu. A Słowo Boże mówi, jaki zakon mówi. Oprócz 12 najbliższych uczniów Pana, zwanych apostołami, wybrał on również i wysłał 70 innych uczniów. Także i w tym przypadku nie czytamy o żadnej kobiecie. W Dziejach Apostolskich jest mowa o 7 mężczyznach cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, mianowanych do obsługiwania stołów i opiekowania się wdowami. Także i tutaj nie znajdujemy żadnej wzmianki o siostrach zaangażowanych w tę służbę. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, wymienionych jest wiele świadków zmartwychwstania Pana. Podane są imiona poszczególnych osób, ale w spisie tym nie ma mowy o żadnej kobiecie. Jest to znaczący fakt, jako że Maria Magdalena była pierwszą osobą, której Pan objawił się po zmartwychwstaniu, wysyłając ją z cudowną wieścią do uczniów. Tutaj jednakże wśród tych wielu świadków imię jej zostaje pominięte. Czy nie jest to dowód na to, że Pismo nie przyznaje kobiecie miejsca publicznego świadectwa? W początkach historii Kościoła mianowano biskupów, diakonów i starszych. Czytamy o nich m.in. w pierwszym liście do Tymoteusza oraz w liście do Tytusa. Wszyscy byli mężczyznami. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdujemy kobiety jako ewangelistki, duszpasterki lub nauczycielki w publicznym miejscu. Nie czytamy nigdzie o siostrze czyniącej cuda. W Objawieniu 11 rozdział jest mowa o dwóch świadkach, obaj są prorokami, a nie prorokiniami. Z pewnością brak obecności kobiety na tych różnych publicznych stanowiskach wskazuje na to, że nie jest to sfera jej służby i działania dla Boga. Przykłady kobiet z czasów starotestamentowych w służbie na właściwym im miejscu. Pierwszym z tych przykładów jest Miriam. W drugiej księdze Mojżeszowej czytamy: wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami w pląsach. Wtedy im Miriam zaśpiewała: śpiewajcie Panu, i tak dalej. Była to właściwa służba. Przez swój przykład Miriam poprowadziła w pochodzie kobiety i zachęciła je do śpiewu ku chwale Pana, nie starając się jednak dowodzić mężczyznami. W tym momencie jej służba była jak najbardziej na miejscu. Później czytamy o jej smutnym upadku. Była jak najbardziej w upadku. I tutaj podjudziła Aarona do uskarżania się na Mojżesza, za co została dotknięta trądem. Wtedy się wyniosła nad Aarona, będąc jego liderką. Do uskarżania się na Aarona, na Mojżesza. Za co została dotknięta trądem, co nam mówi 4 Mojżeszowa, 12 rozdział. Kobiety z 2 Mojżeszowej 35 od 22 do 26. Podczas budowy przybytku pańskiego czytamy o kobietach o ochotnym sercu, które przyszły
wraz z mężczyznami przyniosły obrączki i kolczyki i pierścienie i naszyjniki, wszelkie przedmioty złote i każdy składał dar ofiarny ze złota Panu. Wszystkie kobiety biegłe przędły własnoręcznie i przynosiły przędziwo fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony i bisior. Wszystkie też kobiety, które pobudziło serce, przędły umiejętnie kozią sierść. W taki niepozorny sposób miały swój znakomity udział w budowaniu świętego przybytku dla Pana. Kolejna była Debora. Debora była prorokinią, zamężną kobietą, która w dniach ekstremalnego upadku Izraela sprawowała sądy, a w zasadzie rząd nad ludem, o czym mówi nam Księga Sędziów, 4 rozdział. Izrael znajdował się wówczas na dnie moralnym i duchowym. Gdy odwaga mężczyzn całkowicie zawiodła, Debora została wzbudzona, aby zerwać jarzmo ciemięzców. Czas, w którym działała, był smutnym okresem w historii Izraela. Czasem wszechobecnego upadku i odejścia od Bożych praw, a jej publiczna działalność jako kobiety potwierdza jedynie upadek i opłakany stan rzeczy. Jednakże powinniśmy zauważyć, że nawet Debora starała się zachować odpowiednie dla siebie miejsce. Mieszkała w ustronnym miejscu pod drzewem palmowym, a lud Izraela przychodził do niej, aby rozsądzać sporne sprawy. Podczas swej służby Debora wezwała Baraka i poleciła mu zgodnie z nakazem Pana wyruszyć przeciwko armii Syryjczyków. Spotkawszy się z oporem ze strony Baraka, który domagał się natarczywie, aby mu towarzyszyła, przystała na jego warunki, ostrzegając go jednak uprzednio, że wyprawa ta nie przyniesie sławy jego imieniu, gdyż Pan wyda Syserę w ręce kobiety. Jej słowa jasno wskazują na fakt, iż to niewiasta miała pokonać wroga, przynosił Barakowi ujmę. Równie hańbiącą była smutna prawda, że przez opieszałość i zniewieściałość mężczyzn kobieta została zmuszona, by zająć w Izraelu miejsce sędziego. Jej wiara i odwaga zainspirowały Baraka i okazały się dla niego niebywałą pomocą, jako że był on najwyraźniej nieskorym do działania bojaźliwym mężczyzną. W taki sposób siostry mogą zachęcać nieśmiałych, wstydliwych i lękliwych braci. Debora nie zajęła wobec Baraka postawy przywódcy, ale dodała mu otuchy i uczestniczyła razem z nim w walce u jego boku. Kolejny przykład to Szunamitka. W drugiej Księdze Królewskiej, 4 rozdział, 8-37 wersetu czytamy o tej zamożnej kobiecie. Słowo Boże uznaje szczególnie jej troskę i gościnność, okazywane prorokowi Elizeuszowi. Zasugerowała ona swojemu mężowi, aby przygotować dla sługi Bożego oddzielny pokój, który mógłby znaleźć odpoczynek o każdej porze, kiedy tylko pojawi się w okolicy. Również jej wiara i pokładana w Bogu ufność zasługują na uznanie. Kolejny punkt, którym chcielibyśmy się zająć, to przykłady nie ze Starego Testamentu, ale z Testamentu Nowego. Dwukrotnie w Nowym Testamencie Bóg w szczególny sposób uczcił kobietę, dając jej pierwszeństwo przed mężczyzną. Chrystus narodził się z kobiety, dziewicy Marii. Po swym zmartwychwstaniu Pan ukazał się najpierw kobiecie, Marii Magdalenie. Obie zajmują wspaniałe miejsce w swej relacji z Panem. O Marii czytamy jako błogosławionej między niewiastami, która została łaską obdarzona, natomiast Maria Magdalena została w Słowie Bożym wyróżniona za swe przywiązanie do Pana i posiadała przywilej zaniesienia Jego uczniom cudownej wieści o Jego zmartwychwstaniu. Prorokini Anna służyła Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą oraz mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy, jak mówi nam Ewangelia Łukasza, rozdział 2, od 37-38 wersetu. Taka służba stoi otworem przed każdą siostrą.
zawsze była niezbędna i nigdy nie straciła na swojej wartości. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 3 werset mówi o pewnych kobietach, które zostały uleczone z dręczących ich złych duchów i innych dolegliwości. Wraz z 12 podążały one za Panem i służyły Mu majętnościami swymi. Z pewnością była to błogosławiona służba. Marta przyjęła Pana do swego domu i ugościła i usługiwała Mu, podczas gdy jej siostra Maria siedziała u Jego stóp, niemalże pochłaniając każde słowo. Innymi słowy, możemy to wziąć za przykład. Innym razem przygotowały Mu wieczerzę, a Maria namaściła Go kosztowną maścią w dzień Jego pogrzebu, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, 38 werset oraz Ewangelii Jana, 12 rozdział, wersety od 1 do 3. W powiązaniu ze śmiercią Pana czytamy, że szła za Nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad Nim. Po akcie ukrzyżowania podążyły do miejsca Jego pochówku i widziały grób oraz jak składano ciało Jego. Łukasza ma to opisane w 23 rozdziale, 27 i 55 werset. Nieco później, pierwszego dnia tygodnia, udały się do grobu z ziołami i wonnymi balsamami, które przygotowały, aby namaścić Jego ciało. Taka była cudowna, pełna poddania służba owych kobiet względem ich Pana, czy w życiu, czy też po Jego śmierci. Osobiste oddanie i głęboka miłość promienieją z tych licznych przykładów ich posługi. W Dziejach Apostolskich, 9 rozdział 36 do 39 wersetu, czytamy o Dorkas, której życie wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Na wieść o jej śmierci zeszły się wdowy z płaczem, pokazując suknie i płaszcze, jakie dla nich uszyła. Jaką piękną służbę sprawowała względem ubogich. W tej samej księdze Dziejów Apostolskich, 12 rozdział, 12 werset, widzimy matkę Jana Marka, która udostępniła swój dom zborowi na zejście modlitewne. A w rozdziale 16 spotykamy kobiety zgromadzone poza miastem nad brzegiem rzeki na modlitwę. Czytamy także o Lidii, która szeroko otworzyła drzwi swego domu dla apostoła Pawła i jego towarzyszy. Wśród wielu imion, które zasługują na osobistą pochwałę apostoła, w liście do Rzymian 16 znajdujemy również liczne wzmianki o siostrach. Feba usługiwała zborowi w Kenkreach, udzielając pomocy wielu będącym w potrzebie. Pryscylla wraz ze swym mężem Akwilą byli pomocnikami i współpracownikami Pawła w jego służbie dla Chrystusa i narażali za niego własne życie. Z przekazów biblijnych jasno wynika, że ich dom w Rzymie był miejscem zejść zboru, gdyż apostoł pisze: pozdrówcie zbór, który jest w ich domu. Również i Maria wiele się natrudziła. Pisząc do Filipian, Paweł zwrócił się do nich z prośbą o udzielenie pomocy kobietom, które razem z nim walczyły dla Ewangelii, co widzimy w Filipian, liście do Filipian, 4 rozdział, 3 werset. Możemy być pewni, że nie głosiły one publicznie słowa, co wynika zresztą jasno z innych pism apostoła i zawartych w nich nauk. Niemniej jednak zjednoczone są one wraz z nim w licznych próbach i przeciwnościach znoszonych dla krzewienia Ewangelii. Być może wspierały go, otwierając swe domy dla Ewangelii, okazując gościnność, odszukując tych, którzy nie byli jeszcze zbawieni, modląc się z nimi i zapraszając ich do swych domów, aby mogli usłyszeć prawdę Ewangelii lub pomagając w tym czy innym aspekcie, w którym kobiety zwykle radzą sobie o wiele lepiej niż mężczyźni. Paweł zaś doceniał ich trud i uznał ich za współwalczących dla Ewangelii. Jaka miła myśl! Taka nieoceniona służba dla Ewangelii wciąż stoi otworem dla sióstr.
mogą śpiewać pieśni ewangelizacyjne, gdziekolwiek Ewangelia jest zwiastowana. Mogą odwiedzać chorych i rozdawać traktaty. Także mogą rozdawać inną literaturę. Jakże wielkie jest pole, na którym kobiety mogą swobodnie służyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Wymienione przykłady zgodnej z naukami Pisma Świętego służby różnych kobiet w przeszłości powinny zachęcić siostry do pilnej służby dla Pana Jezusa Chrystusa. Ich praca w niczym nie ustępuje publicznej służbie mężczyzn. Jest tak samo ważna i niezbędna, nie zostanie nigdy przeoczona przez Pana Jezusa Chrystusa i otrzyma należną, obiecaną przez Niego nagrodę. To bardzo ważne, abyśmy to rozumieli. Z pewnością stwierdzam, że Pismo Święte nie pomija milczeniem znaczącego faktu, że rola kobiety jest inna niż mężczyzny i że nie jest zgodne z wolą Bożą, aby siostry zajmowały w służbie Panu Jezusowi Chrystusowi miejsce jednoznacznie przypisane i zarezerwowane dla mężczyzn. Nierzadko słyszy się ludzi cytujących fragment z listu do Galacjan, 3 rozdział, 28 werset, aby udowodnić rzekomą absurdalność tych pouczeń. Fragment ten brzmi: nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Jednakże werset ten nie mówi o sposobie postępowania czy o porządku obowiązującym w Kościele, lecz o odkupionej rodzinie Bożej, twierdząc, że co do łaski i możliwości dostąpienia zbawienia nie ma różnicy pomiędzy Żydem a Grekiem, niewolnikiem a wolnym, kobietą a mężczyzną. Inne fragmenty Pisma nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości co do faktu, że Boży porządek stworzenia nadal obowiązuje i winien być szczególnie respektowany w Kościele Bożym. Także z tą kwestią jest związana kwestia zdobienia się i ubioru. I to jest dosyć ważne, żeby wiedzieć, że to jest część służby kobiet dla Boga. Czyli jeśli musimy zastanawiać się nad rolą kobiety według Pisma Świętego, to musimy czuć się przymuszeni, aby dodać kilka uwag co do ważnej kwestii zdobienia się i ubioru. Bóg dał nam pewne pouczenia w swym słowie również w tej kwestii. I to tak powszechnie dzisiaj, i hańbiące odejście kobiet jako ogółu od tych biblijnych wskazówek czyni koniecznym zwrócenie naszej uwagi ku temu, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia. W pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział, 9-10 werset, możemy przeczytać: podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kosztowne sploty włosów, ani w złoto czy perły, czy kosztowne szaty, lecz tak jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Wiele kobiet, również wiele wierzących sióstr, idzie za trendami tego świata, nosząc dalece nieskromny ubiór, zwracając na siebie uwagę przez krzykliwą odzież, makijaż, pomalowane paznokcie i tym podobne. Drogie siostry, czy obraz ten zgadza się z tym fragmentem z pierwszego listu do Tymoteusza, 2 rozdział, 9-10 wersetu? Czy rzeczywiście widzicie w tych uprzednio wymienionych rzeczach skromność, przyzwoitość, powściągliwość i prawdziwą pobożność? Myślę, że nie. Wiele stylów reprezentowanych w tzw. chrześcijańskich krajach ubliża kobiecie, hańbi ją przez zawartą w nich nieprzyzwoitość
i przyczynia się do zaognienia zmysłów, pobudzenia nieczystych pożądań i grzechu. Pewien młody mężczyzna kilkadziesiąt lat temu wypowiedział się na temat ubioru niektórych kobiet. Czy to ma być ubiór, co ani nie odsłania, ani nie zakrywa, ale pobudza wyobraźnię i sieje spustoszenie? Dlaczego dziewczyny nie ubierają się przyzwoicie, żeby zasłonić to, co należy? Pewien mówca, dr Perry Lichtenstein, lekarz więzienny z Tompkins w Nowym Jorku, który miał za zadanie otwarcie wypowiedzieć się na temat przyczyn pewnych przestępstw kryminalnych, przyznał w jego wypowiedzi: przestępstwa, u których podstaw spoczywają rozbudzone namiętności, przybierają alarmująco i w zastraszający sposób na sile. I moim zdaniem wskaźnik ten dalej będzie rosnąć, dopóki nie zostanie wyeliminowana ich przyczyna. Jest nią, jak sądzę, dzisiejszy styl ubioru, który, mówiąc najkrócej, jest po prostu nieprzyzwoity. Nawet jeśli nieprzyzwoity ubiór nie zawsze kończy się bezpośrednio poważnym przestępstwem, to z pewnością co najmniej odwołuje się wyraźnie i sugestywnie do seksualności, wzniecając prymitywne odruchy, które bądź co bądź drzemią w ludzkiej naturze. Ze spokojnym sumieniem mogę posunąć się do twierdzenia, że w obecnych czasach wskaźnik przestępstw kryminalnych byłby znacznie niższy. Tysiące ognisk domowych, których szczęście zostało drastycznie zdmuchnięte przez niewierność i zdradę, mogłoby być zachowanych. Mniej byłoby procesów rozwodowych, a zwłaszcza mniej aktów gwałtu, które hańbią dziewiczą godność, gdyby tylko każdy z tych stylów został wrzucony w piekielne głębie, gdzie został poczęty. Pamiętajcie, że dziewczyna ubierająca się w uwodzicielski, kuszący sposób nie może mieć żalu do nikogo innego, jak tylko do samej siebie, jeśli zostanie potraktowana tak, jak zwykle traktuje się kobiety o wątpliwej moralności. Doktor Lichtenstein, koniec cytatu. Doktor Lichtenstein napisał ten tekst wiele lat temu. Dzisiaj moralne standardy świata jeszcze znacznie się pogorszyły. Haniebny brak właściwego stroju wśród kobiet jest widoczny coraz bardziej z dnia na dzień wraz z podkreśleniem i podkreślaniem i uwypuklaniem i uwypukleniem kobiecych kształtów oraz ich obnażaniem. Gwałty i seksualne przestępstwa nasiliły się zastraszająco. Bóg nie akceptuje eksponowania tych części ciała, które przypisane są konkretnej płci. Gdy prorok Izajasz ostrzegał Babilon przed nadchodzącym sądem, przepowiedział, że Bóg odsłoni jego nagość i narazi na hańbę przed narodami. Obnaż nogi, odkryj golenie, brnij przez wodę, przez rzekę, odkryta będzie nagość twoja, a hańba twoja widziana będzie. Wezmę pomstę z ciebie. Izajasza 47, rozdział 1 do 3 wersetu. Współczesne kobiety odkrywają się zatem ku swojej własnej pogardzie i narażają się na hańbę. Smutnym jest fakt, że nie ominęło to również i chrześcijan. Zbór w Laodycei otrzymał wskazanie, aby nabył szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw jego haniebna nagość. Tak mówi nam objawienie 3 rozdział 18 werset. Chociaż słowa te mają przenośne przesłanie duchowe do anioła zboru, wydaje się, że należałoby skierować je dosłownie do ludzkości dzisiejszych czasów. Pierwszą rzeczą, jaką uczynili Adam i Ewa po upadku w grzech, było sporządzenie okrycia maskującego ich nagość. Dzisiaj widzimy odwrotne zjawisko.
Ludzie zdają się znajdować przyjemność w odkrywaniu, ile tylko się da ich nagości. Jakże smutną jest prawda, że to kobiety zdają się przodować i być najgorszymi siewcami zgorszenia w tych ohydnych rzeczach. Jakże prawdziwymi są słowa z proroka Sofoniasza. Sofoniasza, rozdział 3, werset 5. Złoczyńca, dosłownie niesprawiedliwy, nie zna wstydu. Umiłowane siostry, posłuchajmy słów z listu do Rzymian, 12 rozdział, werset 2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Pamiętajmy również o tym, co mówi nam pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, wersety 19 i 20. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.